minister, panie prezydencie, poseł. Szanowni państwo, chciałbym zaapelować o udzielanie poparcia prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Z mojego punktu widzenia są co najmniej trzy powody. Po pierwsze, mamy bardzo niespokojną sytuację u naszych granic. Na Ukrainie bardzo niepewny rozejm. Od praktycznie roku toczyła tam się wojna. Bronisław Komorowski jest byłym ministrem obrony narodowej. Jedynym spośród kandydatów, który umie i już spełnia odpowiedzialnie stanowisko zwierzchnika sił zbrojnych. Po drugie, przez prawie całą kadencję Bronisława Komorowskiego byłem ministrem spraw zagranicznych. Mogę stwierdzić autorytatywnie, że jest to prezydent, który dodaje powagi naszemu krajowi, wzmacnia jego wizerunek, powoduje, że Polska jest coraz poważniejszym graczem na arenie międzynarodowej. Chociażby dzisiaj w Japonii prowadzi do strategicznych relacji pomiędzy Polską a tym ważnym krajem. I wreszcie po trzecie, jeśli mogę sobie pozwolić na osobisty wątek, byłem rywalem Bronisława Komorowskiego w prawyborach w Platformie Obywatelskiej. I właśnie dlatego wypada mi w sposób szczególny powiedzieć, Bronisław Komorowski jest dobrym prezydentem. Proszę o popieranie i głosowanie na Bronisława Komorowskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zapraszam serdecznie do udziału w kampanii wyborczej. Zapraszam do składania podpisów poparcia na listach poparcia, które są dostępne w biurach poselskich przy Placu Wolności 1, przy ulicy Marszałka Fosza 12, a także przy ulicy Dworcowej 87. Również zapraszam serdecznie bydgoszczan do udziału w pracach Komisji Wyborczej i również jako mężowie zaufania. Informacje są również dostępne w naszych biurach poselskich. A teraz, szanowni państwo, przeczytam deklarację poparcia pana Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze dobro wspólne Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu dla godnego pełnienia przez pana Bronisława Komorowskiego roli najwyższego przedstawiciela naszego państwa, wyrażając wielki szacunek dla jego działań na rzecz poszanowania wolności i sprawiedliwości, współdziałania władz, dialogu społecznego oraz zgodnego z zasadą pomocniczości umacniania uprawnień obywateli i ich wspólnot, deklarujemy dalsze wspieranie jego misji w drugiej kadencji sprawowania Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Apelujemy do wszystkich, dla których zgoda narodowa jest wartością najwyższą, aby w nadchodzących wyborach wznieśli się ponad partyjne podziały i opowiedzieli się za kontynuacją misji pana Bronisława Komorowskiego jako prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Brawo. Szanowni państwo, szanowni zgromadzeni, jako samorządowiec mogę zdecydowanie jednoznacznie powiedzieć, że prezydent Bronisław Komorowski jest zawsze samorządem. Ma bardzo silne otoczenie wokół siebie tych, którzy samorząd czują, którzy chcą poprzez samorząd budować silną Polskę i dobrobyt w Polsce. To jest bardzo ważne dla mnie jako prezydenta, ale i także myślę dla moich koleżanek i kolegów samorządowców. Odczuwamy tę opiekę, odczuwamy tę pomoc, odczuwamy zdecydowane poparcie kierunku obywatelskiego. Ale pan prezydent Bronisław Komorowski także stara się podejmować inicjatywy i działania zmierzające do tego, aby nie tylko samorząd, ale także obywatele mieli jak największy wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Stąd te inicjatywy, które dotyczą czy budżetu obywatelskiego, czy karty wielkich rodzin, to jest wielka wrażliwość, ale i także wielki kierunek i szukanie wsparcia działań obywateli właśnie przez prezydenta państwa, przez głowę państwa. Cieszę się bardzo, że prezydent Komorowski tak kilkukrotnie odwiedził Bydgoszcz w czasie swojej kadencji. Wiemy, że Bydgoszcz jest jednym z wielu miast w Polsce, stąd jest to dla nas wyróżnienie, ponieważ nie we wszystkich przecież mógł być. U nas był